Również to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli próbę zmierzenia się z takim tematem, jakimś konkretnym tematem, w tym wypadku jest to hipochondria. Czy ta praca jako taka jest dla mnie czytelna? Ciężko powiedzieć w tym momencie, ale na pewno jest interesująca i pokazuje, że jest tutaj jakiś koncept tej pracy, co jest na pewno bardzo wartościowe. Na pewno namawiałbym Panią do dalszego poszukiwania czy dalszej pracy w takim kierunku. Również na egzaminie wstępnym, na etapie już rozmowy, mogą Państwo zostać zapytani o ulubionych artystów, ulubionych projektantów i warto byłoby zrobić sobie takie podsumowanie, czy zadać sobie samemu teraz to pytanie, kto jest moim ulubionym projektantem. A ja oczywiście kilka nazwisk mam Państwu do polecenia i takim jednym z nazwisk jest profesor Lex Drewiński. To jest plakacista bardzo utytułowany, który myślę, że może Państwu pokazać naprawdę ciekawy sposób, jak projektować, jaki jest jeden ze sposobów na zaprojektowanie plakatu pełnego treści. I tutaj mamy. Jak będzie więcej takich prac, są plakaty inspirowane twórczością Studia Ghibli. Rozumiem, czyli cykl prac. W porządku. Okej. Chyba jestem fanem nieco bardziej tych wcześniejszych prac, które zobaczyłem. Tutaj być może wykorzystanie tych fontów nie jest do końca trafione. Najbardziej podoba mi się motyw samego samolotu zabawki, który jest bardzo ujmujący, ale myślę, że z prostą typografią plakat jest najlepszy z tego cyklu. Wydaje mi się, że Witek i Agnieszka wcześniej na rozmowie z Państwem już poruszali, czy Agnieszka Maćkowiak mówiła, że pojawił się cykl prac, który wyglądał jak szkice projektu do konsultacji. I wydaje mi się, że tutaj mamy podobną sytuację, że mamy tak naprawdę nie cykl prac, ale po prostu trzy wersje niemalże identycznego plakatu. Ponieważ to są trzy wersje tego samego plakatu, pod spodem jest, te dwie po prawej są też wersją jakby jednego plakatu propozycją i jak przyjdzie Pan do następnego, tam również się pojawiają dwie prace, które są w tym, są propozycją do jednej jakby, jednym planem i reszta to już są pojedyncze. No, wydaje mi się, że tak jak tutaj w tym miejscu mamy do czynienia z dwoma różnymi pomysłami na ujęcie tego samego tematu, tak tutaj pomysł jest identyczny, on się nie zmienia. Także przedstawiłbym na pewno przed komisją tylko jeden z tych trzech plakatów. Jeżeli przedstawia Pani pracę na jeden temat, to warto byłoby pokazać je z maksymalnie różnymi pomysłami, z maksymalnie różnymi spojrzeniami na ten sam temat. Okej. Ale te prace zdradzają, że miała Pani już na pewno sporo do czynienia z pracami graficznymi, także są na naprawdę, portfolio jest na naprawdę fajnym poziomie. No, również praca z obiektem, widzę. No, to są kadry animacji. Świetnie, okej. Bardzo ważne jest również to, żeby na egzaminie wstępnym pokazali Państwo również taką świadomość,
ogólnoprojektową czy ogólnoartystyczną, ale również to jest taki moment i dobry pretekst do pokazania swojego entuzjazmu i swojego zaangażowania w te prace, w chęć studiowania. Okej. Widzę, że to już koniec tego portfolio. W takim razie dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Się dopytam tylko, czyli że dorobić na przykład jakiś logotyp albo logo, nad czymś takim popracować do tego projektowej teczki, tak? Myślę, że wtedy te portfolio już będzie naprawdę kompletne i taka byłaby moja sugestia, żeby przedstawić logotyp albo piktogram, ale niekoniecznie mówię o logotypie jakiejś firmy, marki czy czegokolwiek w tym stylu. Może lepiej by było, gdyby to odnosiło się do jakiegoś zdarzenia czy zjawiska. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy identyfikacja marki i jakieś mock-upy są mile widziane? To jest pytanie z czatu. Jako taka identyfikacja marki oczywiście może zostać przedstawiona, ale na egzaminach na pierwszy stopień studiów przede wszystkim oczekujemy od Państwa przedstawienia kilku umiejętności. To są umiejętności rysunkowe i malarskie. To jest oczywiście jasne i nie wymaga większego wyjaśnienia. A co do prac kierunkowych, te prace kierunkowe przede wszystkim mają pokazywać Państwa sposób myślenia, mają pokazywać Państwa warsztat, ale niekoniecznie musicie się obawiać, tak jak Pani Weronika ma już warsztat z zakresu takiej grafiki komputerowej. Tak nie muszą się Państwo obawiać tego, że jeżeli nie znają Państwo jeszcze programów graficznych i te prace zostaną wykonane ręcznie, to będzie jakoś źle odebrane, wręcz przeciwnie. Przepraszam, że przerywam. Słychać mnie? Tak. Ja mam pytanie do Pana, bo ja miałem koronawirusa i zupełnie mi to spotkanie z głowy wyleciało i wysłałem dzisiaj swoje portfolio. Czy będzie możliwość konsultacji, bo mi bardzo zależy, czy nie wiem, czy w ogóle doszło, czy coś w stylu, jak to dzisiaj wysłałem? No to przede wszystkim współczuję koronawirusa, mam nadzieję, że już czuje się Pan... Tak, już jest okej, tylko mi tak z głowy wyleciało to spotkanie. Rozumiem. Nie ma problemu, możemy skonsultować jeszcze... Ja wysłałem, to jeszcze dzwoniłem tam do rekrutacji na telefon, żeby się upewnić, bo naprawdę mi zależy. Rozumiem, nie ma problemu, jak najbardziej możemy skonsultować pracę. Dobrze. To tylko powiem jeszcze, Jakubowski Krzysztof, jakby tam było coś, czy coś w tym stylu. Jasne. Przepraszam bardzo, odpisałam panu, także na pewno to portfolio zostanie przesłane przez nas panu Piotrowi. O, to super, bo ja się zestresowałem już bardzo. Nie, spokojnie, ze spokojem. Piotrze, proszę kontynuuj, tak? Dobrze, to kolejne pytanie na czacie. Czy mogę powtórzyć imię i nazwisko profesora, pracę profesora, którego wam polecam? Oczywiście, wysłałem te imię i nazwisko teraz na czacie, tak żeby nie było wątpliwości i literówek. Lex Drewiński. To już widzę, że później też się już Pani Agata napisała. Okej. Jak wygląda egzamin wstępny na studia magisterskie oraz co powinno szczególnie znaleźć się w portfolio oraz jak przygotować się na rozmowę wstępną? Egzamin wstępny na studia magisterskie wygląda de facto w tożsamy sposób do egzaminu na studia pierwszego stopnia. Jest to przedstawienie portfolio, jednakże w tym portfolio przede wszystkim najważniejszym elementem będzie przedstawienie swojego dyplomu licencjackiego oraz prac ogólnie zrealizowanych w trakcie studiów z największym naciskiem właśnie na ten dyplom. On będzie najważniejszą częścią i najważniejszą składową tego portfolio, tej prezentacji. Z takich moich porad, które mogę udzielić a propos zdawania na egzaminy na studia magisterskie,
to przede wszystkim studia magisterskie w dużo większy sposób opierają się na pracy samodzielnej i portfolio musi pokazywać, że mają już Państwo jako kandydaci umiejętności i merytoryczne, i techniczne do podjęcia samodzielnych tematów. Uważam, że warto pokazać w takim portfolio 2-3 duże, rozbudowane projekty, które będą przedstawione na kilku slajdach oraz kilka mniejszych, tak żeby pokazać różny zakres swoich umiejętności projektowych. Okej, w porządku. Okej, pytanie do autorki, czy ma social media? To już chyba musi pani sama odpowiedzieć. A tymczasem przejdziemy do następnego portfolio. Czy widać ekran? Tak. Świetnie, dzięki. Okej, mamy tutaj prace rysunkowe, martwa natura, postać. Jak najbardziej z formalnego punktu widzenia prace są dobrze przygotowane, przedstawiają odpowiednie tematy, są w odpowiednim formacie i wykorzystują odpowiednią technikę. Z punktu widzenia rysunkowego uważam, że te prace również zdradzają, że umiejętności rysunkowe pani posiada. Jeszcze ważnym elementem, o którym należy nie zapominać, jest to, że pierwsza strona portfolio powinna zawierać zdjęcie, imię, nazwisko oraz ukończoną wcześniej szkołę. Jeżeli wcześniej były skończone jakieś studia, to również. Co do prac malarskich, to proponowałbym przedstawić być może jeszcze jakieś prace pokazujące martwą naturę, przedstawiające martwą naturę, tak żeby były one dobrym uzupełnieniem dla tych prac, które widzimy tutaj. No to taka martwa natura może się składać oczywiście z rzeczy, które mają Państwo pod ręką. To może być, chodzi o to przede wszystkim, żeby pokazali Państwo, że potrafią Państwo przedstawić kolorystycznie dany obiekt światłocieniowo, ale również pod względem proporcji i perspektywy. Okej, i tutaj mamy do czynienia z pracami projektowymi. I czy pani Nina jest z nami? Tak, dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Okej, jakby mogła mi pani coś powiedzieć o pracach, na które patrzę? No więc ta pierwsza praca po lewej stronie to jest zbiór zdjęć z albumu moich rodziców, który z sobą, ponieważ te zdjęcia mi się niezwykle podobały i chciałam jakoś przetworzyć i też zawsze pracować ze zdjęciami, które mnie w jakiś sposób inspirują i pokazują coś, co zbudowało mi jakieś emocje. Druga praca jest tworzona z myślą o mojej przyjaciółce. I tutaj chodziło o przedstawienie naszych zupełnie różnych poglądów, jeśli chodzi o to, jak wygląda życie, ponieważ jestem przedstawiona w salonie gier, co dla mnie w jakiś sposób to życie symbolizowało po prostu nasze różne podejście. Rozumiem. To tak samo jak przy poprzedniej konsultacji, tak również i przy tej zwróciłbym uwagę na to, że te prace, o których rozmawiamy,
Najlepszy efekt przed komisją dają wtedy, kiedy nie wymagają całej opowieści, żeby przedstawić, opowiedzieć, co na nich jest przedstawione. A te prace zostaną fajnie odebrane wtedy, kiedy praca jest już wystarczającym komunikatem samym w sobie, jasnym, czytelnym i oczywiście ciekawym z punktu widzenia takiego rysunkowego, czy po prostu formalnego. Tutaj tej treści troszeczkę mi brakuje bez tej historii, o której pani powiedziała. Przejdźmy dalej i w zasadzie można by powiedzieć, że te prace również są realizowane w takim duchu, w takim cyklu tych poprzednich prac. Są to takie ilustracje, ale które bez tej wiedzy, którą ma pani, to pozostają dosyć abstrakcyjne i niezrozumiałe dla mnie. Także w komunikacie wizualnym gdzieś ta czytelność tego komunikatu będzie bardzo istotna. Na to ponownie zwróciłbym uwagę. No, również odnosi się do tych prac i bardzo fajnie, że pokazuje pani swoje umiejętności rysunkowe. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne w tym temacie, ale w przedstawieniu tych prac, ale zwróciłbym jeszcze raz uwagę na zastanowienie się nad przedstawieniem samego tematu tych prac. Po tej konsultacji będę chciał zrzucić ekran i pokazać Państwu przykłady prac już studenckich, które być może nakierują Państwa na to, w jaki sposób mogą Państwo jeszcze podejść do swoich prac. No tu mamy przykład ilustracji książkowej, tak? Ilustracji wydawniczej. Tak. A do jakiego tekstu odnosi się ilustracja? To jest mój autorski tekst. Okej, rozumiem. Gdzieś fajnie zawsze przedstawiać w portfolio takie wyraziste przykłady, które w dobry sposób i trafne, taki szybki scharakteryzują, jak w przypadku ilustracji wydawniczej, tekst, który ilustruje. Bardzo duży format. Faktycznie to pani rysowała w takim formacie? Tak. To gratuluję. Okej, i tutaj mamy ciekawe prace. Logotyp dla wydawnictwa i Outreach. Jakby mogła pani coś więcej powiedzieć na temat tego logotypu? To była część mojej pracy dyplomowej. On się właśnie wiąże też z tą książką, której pokazana. To jest też wymyślone przeze mnie wydawnictwo. Rozumiem, w porządku. Praca z estetycznego punktu widzenia jest zrealizowana w bardzo przyjemny sposób, ale teraz zwracając uwagę na jej treść i tą wartość merytoryczną, ciężko mi powiedzieć, czy w obrębie tego znaku, który pani zaprojektowała, widzę Yaut albo Reeds, bo nie widzę ani tego, ani tego. Widzę postać, która ma zamknięte oczy i jakoś nie do końca mogę to powiązać ze samym czytaniem. Okej. Tutaj rozumiem, że mamy okładkę książkową. Bardzo fajna i ciekawa praca. Znaczy to... Tak, chciała pani coś powiedzieć jeszcze? Tak, znaczy to jest plakat. A, to jest plakat, okej. Zmylił mnie troszeczkę format. Okej. Ale również jako plakat jest to bardzo, bardzo ciekawa praca. Ale również
Niestety ta praca ma troszeczkę taki minus, że dla osoby, która nie widziała tego filmu, nie czytała książki, to ta praca pozostanie w jakiś sposób niezrozumiała. Także dobrym sposobem jest w portfolio pokazywać pracę na tematy uniwersalne, na tematy, które będą zrozumiane przez każdego, nie wymagają specjalnej wiedzy, korzystają tylko z tej wiedzy powszechnej, żeby mogły być zrozumiane. Rozumiem. Okej. Okay. To już koniec portfolio. To w takim razie bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. I już przechodzę do Państwa pytań. Jeszcze chciałbym Państwu pokazać stronę internetową. Być może część z Państwa tą stronę zna. Strona przedstawia prace zebrane na wystawie końcoworocznej realizowanej w zeszłym roku. Są tutaj prace studenckie realizowane w całym poprzednim roku akademickim. Na stronie internetowej mamy tutaj podział na poszczególne kierunki, na poszczególne wydziały, poszczególne kierunki i wreszcie poszczególne pracownie. I tak tutaj w ramach pracowni plakatu chciałbym pokazać Państwu kilka prac. Tutaj mamy na przykład pracę pokazującą zrealizowaną na temat tego, jak plastik może niszczyć środowisko. Zobaczcie, jak ta praca jest sama w sobie pełna komunikatu, ale połączona również z taką powściągliwą formą. Tylko mi nie udostępnia się ekran. Nie. Udostępnił? No, to dzięki za zwrócenie ekranu, zwrócenie uwagi. Pytanie, czy teraz Państwo widzą? Tak, wszystko widać. Tak, teraz jest widoczne. To dzięki jeszcze raz za czujność. Okej. Okay. To jeszcze raz. Ta praca przedstawia temat, w jaki sposób plastik wpływa na środowisko. I zwróćcie uwagę, jak sama w sobie, bez żadnego tekstu, bez żadnego dopowiedzenia ze strony autora, praca już sama bardzo dużo mówi, wprowadza w odpowiedni nastrój, ale również te elementy, które są tutaj narysowane, wykorzystane, budują nam tą pracę pod względem atmosfery, jaka kolorystyka jest wykorzystana. To wszystko są bardzo ważne elementy. O, tutaj mamy plakat kulturalny, czy praca zrealizowana na temat pracoholizm. Też można stracić głowę. No, ciekawa praca zrealizowana na temat, to jest plakat teatralny do sztuki Proces. Również takie subtelne zabiegi, jak zamiana takiego młotka sędziowskiego na taki młotek, który możemy znaleźć w kuchni. Już również odpowiednio wprowadza nas w temat tej sztuki teatralnej. Bardzo, bardzo fajna praca pod względem tego, w jaki sposób wykorzystuje ten temat. Tutaj mamy ciekawą pracę również na temat, w jaki sposób plastik wpływa na środowisko, tak jakby przecinał wodę. No i oczywiście ten taki pozorny widok żeglówki i tak dalej, i tak dalej. Pokazałem Państwu tylko kilka prac, ale naprawdę namawiam i zachęcam do tego, żeby już samodzielnie Państwo
obejrzeli resztę, link wysłałem na naszym czacie. I przejdziemy do pytań na czacie. Czy można użyć mockupu do prezentowania na przykład okładki książki? Oczywiście można, ale myślę, że nie będzie to miało żadnego większego wpływu na samą prezentowaną pracę, po prostu na samą sobie pracę. Czy możliwość konsultacji przez maila będą możliwe jeszcze po dniu otwartym? Tak, jak najbardziej. Będzie jeszcze taka możliwość. Na koniec spotkania jeszcze omówimy, w jaki sposób będziemy mogli kontynuować konsultacje w następnych dniach. Czy portfolio mogę załączyć swoją pracę dyplomową, która opiera się na stworzonej marce ubrań oraz całej identyfikacji? Myślę, że jak najbardziej warto pokazać taki projekt. Najważniejsze, żeby on przedstawiał w dobry sposób i pani umiejętności formalne i pani takie umiejętności merytoryczne, to znaczy myślenie projektowe. Czy grafika 3D może być zawarta w portfolio? Tak, grafika 3D jak najbardziej może być zawarta w portfolio. I jako grafika 3D możemy rozumieć technikę wykonania. Coś może być narysowane, namalowane, coś może być zrealizowane jako linoryt czy jako grafika 3D. Ale nie będzie to zmieniało faktu, że jest to albo logotyp, albo plakat, albo ilustracja i tak samo grafika 3D to może być logotyp, ilustracja, plakat i tak dalej, i tak dalej. Czy jeżeli dyplom był z grafiki warsztatowej, to również główny nacisk będzie na niego kładziony, czy wówczas bardziej na pozostałe prace? Oczywiście dyplom również w punktacji jest jednym z elementów składowych, który ma swoją wagę. To znaczy dyplom jako taki będzie miał największy wpływ, patrząc na poszczególne prace, na tą ocenę końcową, także również jak najbardziej trzeba wręcz pokazać ten dyplom w ramach portfolio. Okej. Czy dołączając w portfolio pracę, która zajęła istotne miejsce w jakimś konkursie, warto umieścić o tym informację? Myślę, że można o tym powiedzieć oczywiście na rozmowie kwalifikacyjnej. Z mojego punktu widzenia taka informacja nie będzie miała istotnego znaczenia, ponieważ to właśnie komisja egzaminacyjna będzie wolała skupić się na własnej ocenie merytorycznej prac i będzie polegała właśnie na własnej ocenie prac, niekoniecznie jakiegoś innego jury. Okej, na razie to jest koniec pytań. Przejdziemy w takim razie do następnego portfolio. Czy pani Emilia Biernat jest z nami? Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. To już udostępniam w takim razie pani portfolio. Mamy tutaj pracę rysunkową. Świetnie. Mi niestety nie wyświetla się prezentacja, więc ja na chwilę opuszczę spotkanie i zaraz do Państwa wrócę. Dobrze, w porządku. To w takim razie my poczekamy na Panią Emilię, a w tym czasie porozmawiamy z Panią Malwiną. Czy jest z nami? Jestem. Świetnie, dzień dobry. Już udostępniam pracę.
Czy widać ekran? Tak, widać. Już widać. Świetnie. Okej. Dobrze. Tutaj mamy. Tylko, że to nie moje portfolio, proszę pana. Naprawdę? Tak. Bo to moje, bo pan postanowił zrobić zmianę, żeby pani zdążyła sobie dołączyć. A, dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Co do prac rysunkowych, proponowałbym przedstawienie prac, które pokazują postać w całości, w bardziej studyjnym ujęciu, gdzie mamy po prostu modela, który jest, czy siedzi na krześle, czy może być również w takiej ekspresyjnej formie, jak tutaj. Oczywiście prosimy o dodanie tutaj informacji, w jakim formacie jest zrealizowana praca, tak samo również w tym miejscu. Tutaj, jeżeli chodzi o tą pracę, to proponowałbym pokazanie szerszego ujęcia martwej natury. Tych elementów powinno być zdecydowanie więcej. Ta martwa natura mogłaby być bogatsza, powinna się składać z takich elementów jak draperia, czyli jakiś kawałek tkaniny. Warto również na takiej martwej naturze umieścić jakieś elementy zbudowane z różnych tekstur, faktur koloru, różne tekstury, to może być metal, na przykład macie drabinę w domu, ale również jakiś drewniany przedmiot i tak dalej, tak żeby pokazać swoje umiejętności oddawania również ciężkości danego przedmiotu. Tutaj w tej pracy uważam, że tych elementów, o których powiedziałem, jest zdecydowanie za mało. To może ja bym tak zaznaczyła, że to nie miała być akurat martwa natura i wiem, że w portfolio mi tego jeszcze brakuje, więc na pewno to nadrobię. I to też myślę, że warto zaznaczyć, że ja nie chodzę do żadnego liceum plastycznego, tylko jestem w technikum na organizacji reklamy. Więc na pewno tą postać modela też bym nadrobiła. I tak powrzucałam prace, które tak myślałam, żeby być może dodam, a to nie jest też tak na 100% jednak. W gruncie rzeczy to, jakie wcześniejsze szkoły państwo kończyli, nie ma wielkiego znaczenia i nie wpływa w żaden sposób już na starcie na ocenę państwa prac. Oceniane są tylko te faktyczne umiejętności, a ze swojej strony mogę doradzić tyle, że być może ta praca jakby nie przedstawia po prostu tego, jakie umiejętności chcemy sprawdzić na egzaminie wstępnym. Okej. Okay. I tutaj mamy już, rozumiem, prace graficzne, tak? Nie, to jest namalowane na ścianie, bo to graffiti realizowałam. Są tam jeszcze, później jest jeszcze jedno. Rozumiem. Ale chciałaby to pani przedstawić w ramach prac malarskich? Raczej nie, bo mi format nie będzie się zgadzał, więc raczej wrzuciłabym któreś z graffiti do prac tych dodatkowych. Okej, okay, w porządku. Ja bym polecał, żeby maksymalnie te miejsce w portfolio wykorzystać na prace kierunkowe, na prace projektowe, na prace skupiające się właśnie na tym głównym temacie, głównych zagadnieniach, czyli projektowaniu. Okay. Tutaj mamy również graffiti i tak samo jak wcześniej powiedziałem, być może tego typu prace wynikające gdzieś już z jakichś własnych zainteresowań i oscylujące gdzieś dookoła tego tematu projektowania będą fajnym uzupełnieniem i będą w fajny sposób pokazywały państwa zaangażowanie i jakieś dodatkowe umiejętności, ale mimo wszystko
najważniejsze byłyby te prace kierunkowe. I tutaj mamy pracę, która myślę, że jako taka nie do końca również opowiada o, na te treści, jakie chcielibyśmy sprawdzić na egzaminie. Raczej proponowałbym zrealizowanie takich prac jak plakat, jak logotyp, jak piktogram. Myślę, że one będą najlepiej odebrane przez komisję na egzaminie wstępnym. I tutaj rysunek przy użyciu tabletu. Okej, w porządku. Też jest to takie ciekawe uzupełnienie i mówi, jakie ma pani umiejętności już takie graficzne. To jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale to, czego najbardziej mi brakuje w tym portfolio, to właśnie takich prac, o których mówię w zasadzie cały czas do tej pory, czyli takie, które będą dobrze odpowiadały nam na hasło, ta komunikacja wizualna. I to samo mogę powiedzieć tutaj przy tej kolejnej pracy. No i ręcznie malowana kurtka to gdzieś również będzie takie uzupełnienie. Być może warto, żebym pokazał Państwu jeszcze jednego artystę, którego mogę polecić, który gdzieś tam fajnie oddaje takie myślenie graficzne, myślenie projektowe. Także bardzo dziękuję za portfolio i już pokażę Państwu obiecanego artystę. Czy widać mój ekran? Tak. No, tutaj na przykład mogą Państwo zobaczyć, jak ciekawy z formalnego punktu widzenia sposób mamy przedstawiany taki temat jak kot i pies, ale na przykład tutaj ciekawy sposób, mamy taki skrótowy sposób, mamy pokazane ilustracje mówiącą o posiadaniu broni. Artysta nazywa się Nomabar. Również napiszę to na czacie, tak żeby Państwo widzieli. Tutaj praca, na przykład fałszywa przyjaźń. Ale te prace często, jak Państwo widzą, dotyczą takich tematów właśnie uniwersalnych czy zrozumiałych dla każdego. Dlatego są ciekawe i bez problemu mogą być rozkodowane. No, czy praca na temat ocieplenia klimatu, również bardzo, bardzo ciekawa. Okej. Kolejnych pytań na czacie póki co nie widzę. Ale to w takim razie przejdziemy, wrócimy do pani Emilii. Jest pani jeszcze z nami? Tak, tak, jestem. Dobrze, świetnie. Czy widać ekran? Tak. Okej, dziękuję. No dobrze, mamy prace rysunkowe przedstawiające postać. Być może z mojego punktu widzenia troszeczkę ten rytm kresek jest taki niezgrabny i wymagałby jeszcze jakiegoś takiego dokładniejszego wyrysowania. A czy na przykład dłoń jest jeszcze może troszeczkę... Nie widać prezentacji, tylko ten ekran taki. Okej. Moment. Kilka.
Czy teraz widać? Tak, teraz wszystko ok jest. Tak. Okej. Być może tutaj w tym rysunku są takie elementy, które troszeczkę mniej się udały, jak dłoń czy tekstura, czy ta tekstura. Warto byłoby maksymalnie dopracować takie rzeczy w prezentowanych projektach, czy stopa. A tutaj myślę, że jeszcze troszeczkę można popracować nad tym rysunkiem. Ale ogólnie jest przedstawiona postać, rysunek i w taki sposób należy przedstawiać pracę, matka, natura, jak najbardziej w porządku. Biało na czarnym. Myślę, że również taka praca może być przedstawiona komisji. Prawdę mówiąc, myślę, że ta praca niekoniecznie pokazywałbym ją w portfolio. Gdzieś to, co będzie interesowało komisję, znajduje się najbardziej w tych poprzednich pracach, a gdzieś ten portret po prostu zdradza w tym momencie jeszcze być może trochę za małe umiejętności rysunkowe do podjęcia takiego tematu portretu, także niekoniecznie bym umieszczał tą pracę w portfolio. I tutaj mamy do czynienia z martwą naturą, a z mojego punktu widzenia mam wrażenie, że jest tutaj troszeczkę za mało mieszania kolorów. Ale kompozycja jest czytelna, zamknięta i skończona i przedstawia odpowiedni temat, także jak najbardziej ok. No, to samo mogę powiedzieć tutaj. Warto byłoby zweryfikować tą ilość prac, o której mówiliśmy wcześniej, tak żeby do tego końcowego portfolio, które będzie Pani wysyłać komisji, już żeby była po prostu odpowiednia ilość prac. I to były, zdaje się, do przedstawienia 3 prace malarskie. OK. No i co do prac graficznych, to tak widzę, że całkiem sporo z Państwa ma już jakieś podstawowe umiejętności z obsługi programów graficznych, ale uspokajam tych, którzy tych umiejętności nie mają. To nie ma wielkiego, to nie ma praktycznie żadnego znaczenia na tym etapie i na egzaminach wstępnych, na pierwszy rok studiów bardziej zwracamy uwagę na sam pomysł, na umiejętności rysunkowe, a umiejętności obsługi programów graficznych my już Państwa nauczymy. I tak mówiąc szczerze, ta praca ani pod względem formalnym nie będzie ciekawa dla komisji, ponieważ jest tutaj dużo takich dyskusyjnych elementów, jak wykorzystane litery, wykorzystane czcionki, sama w sobie ta postać tego pelikana. Być może warto byłoby zwrócić uwagę jeszcze raz na przykład na te prace tych artystów, których Państwu poleciłem, czy stronę internetową z wystawą końcoworoczną. Niekoniecznie musi Pani wykonywać pracę za pomocą technik komputerowych. Tam jak najbardziej mogą być prace zrobione ręcznie. Ale no, ten logotyp niestety powiedzieć, że udany jest, nie mogę. I co do tej ilustracji, to jest jeden z takich elementów, o których również mówiłem wcześniej, czyli że gdzieś tam na miejscu jest wskazane, jest, żeby pokazali Państwo przede wszystkim swój jakiś pomysł na tą pracę. Jakie to są góry, czy może to być ilustracja przedstawiająca korzyści z jeżdżenia na wakacje i odpoczywania, czy życia bez stresu, nadanie po prostu temu jakiegoś pomysłu.
jakiejś wartości takiej merytorycznej. No, ten pomysł już jest obecny tutaj bardziej w tej pracy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, być może pokazywanie tych prac stricte zrobionych jako grafika komputerowa na tym etapie, no, myślę, że dla komisji byłoby ciekawsze obejrzenie tego pomysłu, jak został wykonany odręcznie. Taka byłaby moja rada. Okej, to dziękuję Pani bardzo. Drodzy Państwo, teoretycznie nasz czas na konsultacje dzisiaj minął, ale proszę się nie niepokoić, bo jeszcze będziemy dalej konsultować. Jedyne co, to poprosiłbym Państwa, żebyśmy zrobili sobie 5 minut przerwy. Dobrze. Świetnie. To w takim razie do zobaczenia i usłyszenia za 5 minut.
Witam Państwa po przerwie. Okej. Mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy gotowi na kolejną część. I ta część będzie nieco krótsza. Będziemy rozmawiali dzisiaj jeszcze pół godziny, ale niech się Państwo nie niepokoją, bo jak najbardziej umówię się jeszcze z Państwem na dodatkowe konsultacje, już może indywidualne, w przyszłym tygodniu. Także wszyscy na pewno będą mogli skonsultować swoje portfolio. Okej, a tymczasem, czy pojawiły się jakieś nowe pytania? Okej, czy mogłabym umieścić w portfolio ulotkę w formie książeczkowej, na przykład jako link do PDF, który projektowałem? Prace prezentowane na egzaminie wstępnym muszą być w zamkniętym PDF-ie, muszą być w formie tego PDF-a, nie mogą to być żadne linki prowadzone na zewnątrz tego pliku. A czy ulotka sama w sobie będzie najlepszym projektem do pokazania na egzaminie wstępnym? No ja mam szczere wątpliwości, jednak myślę, że bardziej interesujące dla komisji będą prace takie jak plakat, jak ilustracja, jak piktogram, jak ikona, jak logotyp, i proponowałbym pokazywanie przede wszystkim takich prac w portfolio. I tak może troszeczkę jako podsumowanie do tych prac, które zobaczyliśmy do tej pory, widzę, że pojawia się całkiem sporo prac, które już pokazują jakieś umiejętności w programach graficznych, a to jeszcze raz podkreślę, że te umiejętności w programach graficznych wielkiego znaczenia nie mają w tym momencie i wręcz może lepiej, żeby prace były realizowane w technikach tradycyjnych. Będzie to więcej mówiło dla komisji o Państwa umiejętnościach rysunkowych samych w sobie. Okej, a tymczasem przejdziemy dalej. Czy jest z nami Pani Julia Roszak? Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej. To skonsultujemy Pani portfolio. I czy widać ekran? Tak, widać. Świetnie. Okej. No dobrze. Tutaj mamy przykład plakatu filmowego. Ja akurat ten film widziałem, film był świetny w ogóle, ale plakat też jest bardzo udany i w fajny sposób mamy tutaj rozwiązane te kwestie formalne, bo z tego co widzę, plakat w większej części jest wykonany ręcznie, co jest ważne, ale też w fajny sposób odnosi się do treści tego filmu, także jak najbardziej mogę powiedzieć, że ta praca będzie dobrze działała na egzaminie wstępnym. Tego akurat nie widziałem, ale również jako forma jest ten plakat bardzo fajny i ciekawy sposób buduje nam się tutaj postać na tym plakacie połączona razem z liternictwem. Liternictwo jest również zrealizowane w bardzo fajny sposób, ale prace widzę oczywiście, że są zrealizowane w programie graficznym, ale równie dobrze mogły być zrobione odręcznie i myślę, że miałyby wtedy wręcz nawet większe znaczenie i większą wartość dla komisji, bo komisja przede wszystkim będzie miała po prostu będzie chciała sprawdzić kilka rzeczy na egzaminie wstępnym. Czy potrafią Państwo rysować, czy potrafią Państwo malować oraz jakie Państwo mają pomysły projektowe. To są te główne elementy tego egzaminu wstępnego. Okej, tutaj mamy kolejną pracę. Też jest bardzo ciekawa, bardzo, bardzo fajna praca, także jak najbardziej jestem na tak. I również ta praca
jest bardzo fajna, bardzo fajny sposób. Pokazuje i te umiejętności rysunkowe, ale również takie umiejętności kompozycyjne, jak rozmieścić elementy na przestrzeni naszej kartki. Tak, bardzo, bardzo fajny sposób zbudowany plakat. W tym portfolio mamy do czynienia praktycznie z samymi plakatami, także do rozważenia byłoby, czy nie chciałaby Pani umieścić jeszcze jakiejś innej formy graficznej, jak na przykład logotyp czy piktogram. Właśnie się zastanawiałam, bo to jest praca dyplomowa, w sensie to jest cykl, bo to jest właśnie jednego reżysera. Czy po prostu jakby, czy bym mogła wybrać sobie właśnie z dwie prace tylko? Przepraszam, bo miałem jakieś zakłócenia i nie zrozumiałem pytania. Czy bym mogła jakby rozbić tę pracę dyplomową i sobie wybrać właśnie jeden czy dwa plakaty? Myślę, że te prace, tak, jak najbardziej można by było wybrać po prostu, które prace chciałaby Pani pokazać. Nie będę oczywiście teraz tego, nie będę Pani sugerował, które prace wybrać do tego portfolio, ale mogę powiedzieć, że wszystkie mi się podobają, także będzie to raczej wybór z natury tych przyjemnych. Tutaj już mamy malarstwo, tak? Tak. Okej. Tak jak ten obraz mi się podoba, tak myślę, że przede wszystkim w wymogach egzaminu wstępnego jest, żeby malarstwo pokazywało martwą naturę i jest to dosyć istotne. Również malarstwo jest takim pretekstem do sprawdzenia takich umiejętności jak budowanie kompozycji za pomocą waloru i koloru. I tak jak ta praca jest bardzo ciekawa, tak troszeczkę brakuje tych elementów, o których powiedziałem teraz. W gruncie rzeczy to ten sam komentarz do tej pracy. Okej, i tu już będziemy mieli prace rysunkowe. No, praca przedstawia postać w studyjnym ułożeniu, jest jak najbardziej ok. Troszeczkę w tej pracy brakuje mi tego, że postać z krzesłem troszkę lewituje i nie wiadomo w jakiej przestrzeni są osadzone. Ponadto tutaj można zwrócić uwagę jeszcze na to, czy ten margines nie jest za mały. Ale jak najbardziej są to fajne prace rysunkowe, także jak najbardziej i odpowiadają na temat tego, co musi się znaleźć w portfolio, także jak najbardziej tak. Okej, już tutaj mamy malarską martwą naturę. No, może ta martwa natura mogłaby też być troszeczkę bardziej rozbudowana, ale w porządku, jest również ok ta praca, ale tutaj już mamy nieco bardziej rozbudowaną martwą naturę. Okej. Jak najbardziej fajne portfolio, także gratuluję Pani i wygląda to bardzo w porządku. Jako podsumowanie powiedziałbym, że być może z prac kierunkowych taką nutą niedosytu jest to, że mamy do czynienia gdzieś tylko z jedną formą graficzną, ale jest to na naprawdę bardzo, bardzo fajnym, przyzwoitym poziomie, także jest ok, ale do rozważenia, czy nie chciałaby Pani jeszcze pomyśleć o zaprojektowaniu, stworzeniu logotypu czy piktogramu. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy wszystkie prace rysunkowe wykonane węglem, a nie ołówkiem będą miały wpływ na ocenę jury?
czy lepiej jednak uwzględnić również ołówek. Prace mogą być wykonane zarówno węglem, jak i ołówkiem, także mogą Państwo, jeżeli chcą Państwo pokazać pracę w różnych technikach, to pokazać prace i takie, ale mogą to być prace albo takie, albo takie. Czy prace malarskie to muszą być tylko związane z martwą naturą? Tak bym raczej proponował, bo tak stanowi treść regulaminu na egzaminach wstępnych, żeby prace malarskie przedstawiały martwą naturę. Czy można dosłać jeszcze do następnych konsultacji panu portfolio? Można, jak najbardziej. Nikogo nie zostawimy bez konsultacji. A już Państwu wysyłam mojego maila. Ok. Widzą Państwo maila na czacie, także proszę sobie zapisać. Ten mail będzie Państwu służył do tego, żebyśmy mogli się skomunikować a propos konsultacji portfolio, ale odpowiedzi na temat samej organizacji egzaminów wstępnych to już zapraszam do wysyłania na wcześniejsze adresy mailowe. Czy można wykonać pracę również ołówkiem, węglem i białą kredką na szarym papierze lub białą kredką na czarnym papierze? Takie prace można wykonać jak najbardziej, ale tu mamy jeszcze pytanie, czy abstrakcja malarska raczej nie powinna się znaleźć. No, uważam, że zdecydowanie lepiej z tego punktu widzenia egzaminów wstępnych będzie pokazać martwą naturę. Co do pytania o pracę w negatywie, czyli na ciemnym tle, pokazałbym, jeżeli chce pani pokazać pracę w negatywie na ciemnym tle, to mimo wszystko pamiętałbym o tym, żeby pokazać również pracę na białym tle. Konsultacje zrealizujemy w przyszłym tygodniu. To myślę, że będzie w drugiej połowie tygodnia, także listę zamkniemy sobie do poniedziałku. Do poniedziałku po południu proszę wysyłać pracę i we wtorek rano dam Państwu znać, kiedy się spotkamy, żeby skonsultować pracę. Do kiedy można wysyłać portfolio? Czy do samego końca, czyli 16 czerwca, czy trzeba wysyłać wcześniej? Ta informacja jest jeszcze do zweryfikowania w regulaminie rekrutacji, także wszystkie te informacje są zawarte na, a mówię o terminach, to wszystkie te informacje są zawarte na stronie internetowej, ale również pod mailem rekrutacja@uap.pl. Ok, to w takim razie przejdziemy do kolejnego portfolio. Czy widać ekran? Tak, widać. Dobra. Dzień dobry. Ok, martwa natura, świetnie, w porządku. No, ta praca być może pokazuje portret, który niekoniecznie jest jeszcze wykonany z takiego rysunkowego punktu widzenia aż tak świetnie, a przede wszystkim w tych pracach rysunkowych, które widzę tutaj, to widzę, że jest ich niedostateczna ilość, bo w portfolio możemy zamieścić 5 prac, ale również nie mamy tutaj prac pokazującej postaci studyjnej. A postaci jest w następnych slajdach.
No, świetny, w porządku. Najpierw dałam właśnie martwą naturę, potem postać i potem takie specjalistyczne jak plakaty, piktogramy też są. Mhm, ja rozumiem. Okej, mamy martwą naturę, w porządku. Okej, również martwa natura. I tutaj mamy postać, rozumiem. Okej. No, ta praca rysunkowa, prawdę mówiąc, wygląda w tym momencie na dosyć mocno nieskończoną. Także jeżeli jest jeszcze szansa, to popracowałbym nad nią. Również zastanowiłbym się nad kompozycją, która ciężko powiedzieć, czy została tak zaplanowana, ale może niefortunnie wypadło to w ten sposób, że noga jest ucięta w połowie łydki. Znaczy tutaj chciałam po prostu zakomponować, bo wszystkie właśnie postacie, które rysowałam, były tak, no tak jak na egzaminie powinna się komponować, a tutaj po prostu pomyślałam, że zrobię to jakoś inaczej. No, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć już coś o tym efekcie końcowym i przy tym efekcie końcowym no, faktycznie troszeczkę przy tej pracy no, sprawiała na wrażenie niedokończonej, także jeśli jeszcze ma Pani możliwość popracować nad tą pracą, to tak bym zrobił. Dobrze. No, tutaj mamy postać w ujęciu studyjnym, jest już ok. I tak samo tutaj fajnie, że te prace się znalazły i być może jak będzie Pani układała swoje portfolio prac, to tą pracę, jeśli będzie chciała Pani umieścić, a rozważyłbym, czy ją umieszczać, to dałbym na sam koniec jednak. Dobrze. I tutaj mamy do czynienia z plakatem. Okej. Praca jest ciekawa z takiego punktu widzenia pomysłu. Jest na pewno interesująca, także jak najbardziej mogłoby być. Tutaj mamy żółwie. Jak zrealizowany jest ten plakat? Żółwia robiłam ze słomek, zrobiłam jakby taką makietę żółwia. Po prostu zrobiłam zdjęcie i przerobiłam to w Photoshopie. Okej, rozumiem. Myślę, że typografia, która jest tutaj, jest niepotrzebna na tej pracy. Będzie troszeczkę nam psuła i odbierała siłę całego tego obrazu, który w momencie, gdy dostrzeżemy, że jest zbudowany ze słomek, pężół, to praca już się robi ciekawa i wymowna i te elementy nawzajem, ta typografia i obraz będą sobie odbierały tą siłę rażenia. To są ciekawe prace. Często właśnie w taki sposób buduje się tematy na egzaminach wstępnych, które odbywają się na miejscu, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to tutaj mamy jasne, ciemne, początek, koniec, ostre, gładkie. Gdzieś troszeczkę brakuje mi jakiejś dwuznaczności w tych pracach i gdzieś wydaje mi się, że one są na pewnym poziomie trochę zbyt dosłowne. Być może czegoś po prostu jeszcze brakuje im jakiegoś kontekstu. A proszę powiedzieć jeszcze o tych pracach, złe, dobra. Tutaj chciałam po prostu przedstawić w taki uproszczony sposób plastikową butelkę i szklaną, właśnie w nawiązaniu do ekologii. No tak. Generalnie przy tego typu pracach bardzo istotne, bardzo ważne jest to,
czy będą one czytelne w momencie, gdy usuniemy tekst, który pod nimi się znajduje. I proponowałbym spojrzeć na tę pracę jeszcze raz z obiektywnie, czystym okiem i zastanowić się nad każdą pracą, czy ona będzie czytelna w momencie, gdy usunę tą typografię. Dobrze. Okej. No tutaj rozumiem, że szkice, znaków graficznych. Również w takiej formule, również mogą oczywiście Państwo pokazywać szkice, czy to, że coś jest narysowane, czy ikona, piktogram, plakat, jak najbardziej po prostu mogą być też narysowane, ale to, na co zwróciłbym uwagę w tym portfolio, to że wciąż te prace pozostają dla mnie troszeczkę nieczytelne w momencie, gdy nie będą podpisane. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze jakaś taka porada do pomyślenia nad tymi pracami. No tutaj mamy takie typowo plakatowe myślenie, które jest dosyć ciekawe, ale tak od razu zwrócę uwagę na to, że ten plakat z takiego formalnego punktu widzenia nam miesza troszeczkę technik, jak tutaj mamy na przykład tło, to jest rysunek samą plamą, a z kolei przedmiot na przedzie jest rysowany obrysem i z takiego formalnego punktu widzenia niekoniecznie jest to udany zabieg, ale na pewno doceniam bardzo mocno sam pomysł, bo właśnie o to chodzi w tych pracach graficznych, żeby pokazywać pomysł. Okej, w porządku. To w takim razie dziękuję Pani bardzo. Dobrze, dziękuję. I zdążymy jeszcze skonsultować jedno portfolio. Czy ograniczenia dotyczące technik rysunkowych ołówek węgiel są rygorystycznie egzekwowane? Czy podmalówka tuszem białą kredką dyskryminuje pracę? Myślę, że jeżeli to będzie jedna praca z pięciu, to nic się nie stanie. Ale jeżeli to będzie 5 z 5, to już raczej zwróciłbym na to większą uwagę. Okej. Pani Natalia Rokita jest z nami? Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej, już udostępniam ekran, żebyśmy mogli skonsultować portfolio. Dobrze, na początku prace rysunkowe, postać, jak najbardziej bardzo udany rysunek. Tutaj postać studyjna, też wszystko się zgadza. Okej, kolejna postać. Tak jak przy poprzednich pracach nie miałem wątpliwości, tak tutaj może troszeczkę perspektywa ucieka w jednym miejscu, ale w gruncie rzeczy praca również jest ok. Malarstwo, jak najbardziej martwa natura w porządku, prace malarskie na fajnym poziomie, także bardzo mnie to cieszy. I tutaj już mamy do czynienia z pracami graficznymi i widzę, że praca jest bardziej abstrakcyjna. Jakby mogła Pani coś powiedzieć o tej pracy? Po prostu tą pracę dałam jako kompozycję złożoną właśnie z figur geometrycznych. Ona w sumie
nie ma jakiegoś ukrytego przekazu, bardziej tak starałam się coś, też przyznam, że na szybko dodać do tej teczki, co właśnie by było związane z grafiką projektową, a co nie byłoby plakatem, czy też projektem okładki książki, więc w sumie tyle mogę o tej pracy powiedzieć. No, myślę, że właśnie ten pomysł i ten kontekst jest najważniejszy w tych pracach graficznych. Najmniej istotne jest, czy to jest wykonane na komputerze i troszeczkę ta praca moim zdaniem nie będzie miała wielkiego wpływu na jakąś ocenę całego portfolio, a wręcz może troszeczkę szkodzić temu portfolio, gdzie prace rysunkowe i malarskie były naprawdę fajne, ale w tej pracy graficznej na pewno brakuje po prostu kontekstu i pomysłu. Mhm, rozumiem. Okej. Okay. No tutaj już jakiś pomysł nam się pojawia, chociaż mam wrażenie, że jest on nieczytelny, bo bardziej niż jako taki pomysł jest to przedstawienie pewnego kadru. I być może troszeczkę za mało takiego myślenia, pomysłem myślenia, ideą jeszcze to przedstawia. Okej. A proszę powiedzieć coś o tej pracy jeszcze. Wymyśliłam sobie, że to będzie plakat promujący imprezę, która się odbywa po Paradzie Równości w Amsterdamie. No i tutaj pobawiłam się słowem, ponieważ jest pod hasłem Meet Me at the Love Parade, natomiast meet pisane brzmi jak spotkajmy się, natomiast jest pisane tak jak mięso i to też widać, tak mi się wydaje, w kolorach tych postaci, ponieważ właśnie one były inspirowane surowym mięsem, ale też inspirowałam się trochę piosenką zespołu Latające Pięści pod tym samym tytułem, też tak samo pisane Meet Me at the Love Parade i ona jest tam przedstawione konsumpcyjne życie w takiej postaci, że człowiek konsumujący bardzo dużej ilości mięsa, ale to oczywiście ma drugie dno, ponieważ tutaj nie chodzi jakby o samo jedzenie mięsa jako takiego, tylko o konsumpcjonizm, więc też to meet me znaczy tak skosztuj mnie, zmięsuj mnie, jeżeli będziemy się bawić w słowotwórstwo i chciałam, żeby właśnie to miało taki trochę perwersyjny wydźwięk, dlatego też użyłam tego słowa i zrobiłam to w takiej kolorystyce. Rozumiem. Z punktu widzenia egzaminu wstępnego tak naprawdę najbardziej interesujące w tej pracy jest samo wymyślenie i wykorzystanie tego hasła Meet Me, ale to, co ja bym polecił właśnie w kontekście egzaminu wstępnego, to całe znaczenie tego plakatu jest dosyć takie rozmyte i być może warto byłoby się zastanowić nad zrobieniem pracy, która będzie bardziej uniwersalna, będzie mówiła o tolerancji ogólnie, ale będzie wykorzystywała też jakiś taki jasny pomysł graficzny. Aha, dobrze. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to koniec portfolio? Tak, dziękuję. Dziękuję również. Okej. Okay. Jeszcze przejdę do pytań na czacie. Czy mogę przedstawić wstępne projekty postaci do gry w swoim portfolio? Są to ilustracje zrobione w grafice wektorowej. Myślę, że możesz, ale myślę, że tego typu prace ciężko mi w tym momencie powiedzieć tobie, jaki będą miały wpływ na... To przepraszam, że przerwę, ale wydaje mi się, że to są takie prace typu bardziej właśnie taka ilustracja projektowa, że tam kolory są zmienione, to nie jest coś w stylu koncept artu takiego typowego, tylko to są takie ilustracje do gry pixel artowej i nie są w pixel arcie, tylko są takie, wyglądają jak normalne ilustracje po prostu, takie zrobione w programie graficznym.
No, rozumiem. Tak czy inaczej, zawsze na egzaminy wstępne polecam realizowanie prac odnoszących się do jakiegoś konkretnego tematu z jakimś konkretnym kontekstem, z przede wszystkim konkretnym pomysłem na pracę, ale ciężko mi w tej chwili się wypowiedzieć tak w 100% jednoznacznie, dopóki tych prac nie zobaczę, ale my jesteśmy umówieni, że jeszcze portfolio skonsultujemy. A będą to konsultacje mailowe, czy właśnie będzie można z panem porozmawiać na temat tego, co pan będzie widział? Umówimy się na spotkanie. O, to super. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Czy wszystkie prace poza matką, naturą i postaciami powinny mieć jakieś przesłanie i dwuznaczność, czy mogą pojawić się też rysunki, które po prostu wyrażają artystę? Oczywiście mogą Państwo zawrzeć również takie rysunkowe prace, gdzieś, które pani będzie uważała, że najlepiej odzwierciedlają pani wrażliwość czy pani postrzeganie projektowania. I daleki bym był też od stwierdzenia, że to, jakie prace muszą czy nie muszą być w portfolio, ponieważ to, żeby praca zawierała pomysł, to nie jest regulamin i to nie jest wymóg formalny egzaminów wstępnych. To jest raczej taka moja porada dla Państwa, jakie prace komisja będzie chciała, na które prace komisja bardziej zwróci uwagę, które mogą bardziej się spodobać, właśnie zwrócić uwagę i tak dalej. Okej, w porządku. To na razie więcej pytań nie widzę. Pozostałe osoby, które jeszcze nie skonsultowały ze mną projektu, będą miały taką szansę i ja już z Państwem bezpośrednio skontaktuję się mailowo i umówimy się na przyszły tydzień, a póki co bardzo dziękuję Państwu za obecność. Miło było mi z Państwem rozmawiać. Trzymam mocno kciuki za wszystkich Państwa na egzaminach wstępnych i życzę dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziękujemy za spotkanie z Piotrem Marzolą, grafika projektowa. Bardzo dziękujemy w ogóle za dzisiejszy dzień spędzony z nami. Drzwi otwarte Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Jutro zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z konsultantami poszczególnych kierunków. Zaczynamy o godzinie 10. Wszystkie, może ja przypomnę jednak, jakie kierunki będą jutro? Zaczynamy o godzinie 10, o godzinie 10.10 intermedia, 10.50 kuratorstwo, 11.30 malarstwo, 12.10 pakowanie mebla, 12.50 rzeźba, 13.30 scenografia i 14.10 wzornictwo. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej naszej uczelni w zakładce Drzwi otwarte. Bardzo jeszcze raz dziękujemy, serdecznie zapraszamy na jutro, do widzenia.